Każdego roku w Wyższej Szkole Bankowej przyznawane są wyróżnienia Jego Magnificencji Rektora za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej. W tym roku wyróżnionych zostało 5 naukowców wykładających w WSB. Wyróżnienia zostały wręczone podczas kameralnego spotkania. Wyróżnienia za działalność naukową otrzymali dr inżynier Anna Motylska-Kuźma, profesor dr habilitowany Marian Noga, dr Edyta Piet-Migoń, dr Izabela Schiffauer oraz dr habilitowana Izabela Wrubel. Tradycją akademicką Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest uhonorowanie osób, które w szczególny sposób wyróżniły się działalnością na rzecz uczelni oraz współpracą z uczelnią. Zgodnie ze zwyczajem panującym na uczelni, w podziękowaniu za szczególne zasługi, rektor przyznaje złote papirusy. Są to wyjątkowe dyplomy, którymi w tym roku wyróżniono 5 osób. Nagrodę złotego papirusu otrzymuje Paweł Kołotko, dyrektor działu informatyzacji dydaktyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, za wyjątkowy wkład pracy w unowocześnienie procesu dydaktycznego w zakresie informatyzacji dydaktyki. Nagrodę złotego papirusu otrzymuje Maciej Kolasiński, wiceprezes zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEP Akademia, za wiele lat cennej i owocnej współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Nagrodę złotego papirusu otrzymuje Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, za współpracę pozwalającą na realizację różnych inicjatyw łączących środowisko biznesu ze środowiskiem akademickim, a w szczególności za współpracę przy Kongresie Firm Rodzinnych. Nagrodę złotego papirusu otrzymuje Radosław Rybczyński, dyrektor Departamentu Organizacyjno-Inwestycyjnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, za niezwykle efektywny wkład pracy w tworzenie nowoczesnego budynku dydaktycznego uczelni. W imieniu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu chciałbym wręczyć złoty papierus panu profesorowi Stefanowi Forliczowi, naszemu wieloletniemu rektorowi, a obecnie rektorowi seniorowi, w podziękowaniu za ponad 20-letnie kierowanie uczelnią oraz nieocenione zaangażowanie i współpracę. Profesor Forlicz przez ponad 20 lat kierował uczelnią, wniósł nieoceniony wkład w powstanie i rozwój Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Jego magnificencja pozostaje na stanowisku profesora i jest zaangażowany w życie akademickie Wyższej Szkoły Bankowej.